Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Serial Sam 2. Ja jestem Juno i walczymy z gigantyczną małpą, z tego co widzę, która jest bossem. I pomniejszymi jakimiś delikwentami. Dobra, nie wiem, czy mam strzelać do małpy, czy chronić raczej niebieskich. O rany, graż mi się zaczęła przycinać w bardzo niemiły sposób. Nie wiem, zakładam, że mam raczej te wyrzutnie. O nie, zostaw mi niebieskiego. Że raczej mam te wyrzutnie bronić. Nie wiem zresztą. Na razie tak jest plan. O, dobra. Czyżby małpa padła? Nie wierzę. Boss, którego ja pokonałam w minutę? No kurde. Oje. Tego się nie spodziewałam. Wow. O, to rozumiem. Pierwszy poziom mamy zaliczony. Nieźle. Jestem z siebie dumna. Zobaczymy, co czeka nas dalej. You saw what he did to that monstrous beast. He must be the one. He must be the one. He must be the one. You said the same thing for that blondie guy a few years ago, and look what happened. So? Oh, him. But it took him forever to even try. This guy is different. I can feel it. We should call him now. Yes, yes. After all, he managed to get the first part of medallion. Who's the one? Isn't it obvious? I am. Don't be so sure. Let's see how will you manage the next one. Bring it on! Next up is Magnor. Magnor is a gigantic planet. It consists of giant forests, giant swamps, giant trees, giant plants, giant mushrooms. Okay, okay. I get the point. From our latest intel data, it seems that the medallion is still in possession of the Zixi tribe. However, Mantle doubled his efforts and decided to build an outpost in the forest. Thousands of its minions are stationed there in search of a missing piece. Finding it should be a matter of days. Mantle also left one of its giant abominations to scout the area. We don't know much about it, so stay alert. Don't worry about it. Say, why don't you just teleport me straight into the Zixi village? Well, you see, we don't really know its exact location. Probably the best place to start looking would be around Mental Swamp Pain. This will be a difficult task. Painful, no doubt. Yeah, it will be. For them. Good luck. He'll surely need it. To miłe. A wiecie, od razu wam powiem, że ten poziom wydaje mi się wyjątkowo w moich klimatach. Po pierwsze, uwielbiam wszelkie jakieś takie bagienne, podmokłe tereny w grach, takie wiecie, mroczne. Po drugie, lubię takie lewitujące wioski, które też tam było widać. Czarownice na miotłach! O kurczę, i to popijające jakieś piwo czy coś, ale ekstra. Coś się przejechało. Obym ja miała więcej szczęścia. Tak, nie latajcie na miotłach po pijanemu. Kurde, wiedźmy bagienne jakieś w
Świetne, świetne. I właśnie, i tam jeszcze były te takie wielkie, kolorowe grzyby. To z kolei mi się z Alicją w Krainie Czarów skojarzyło, więc... O kurde, nie mam mojej broni całej tej... Co to jest? Nawet tutaj leżaczek? A mogę coś z tym zrobić? Oj. Dobra, tego się nie spodziewałam. No, wiecie co? Że tutaj tak od razu... No, do czego to podobne? No ale dobra, przynajmniej mam fajną broń i mam tarczę. Ha, wiedźma. Jakiś jej różowy pyłek z dupska, a sorry, z miotły leci. Dobra, co my tu mamy? Mamy broń, mamy... Ha, bagno mnie troszeczkę spowalnia. Do tego nie mogę strzelać. Dzika muzyka się włączyła. Dobra, tu na razie tylko jeden do mnie strzelał. Zaraz, moja broń, moja, moja. O, komitet powitalny, milusio. Ktoś z tyłu mnie atakuje. Ale ich dużo. To nic. Marni przeciwnicy tacy. Cały oddział. Pluton egzekucyjny. No i te roboty przynajmniej wreszcie pasują do toczenia. O, cholera jasna. A co, wiedźm nie ma? Z nimi też bym chciała się przywitać, zapoznać. Może z którąś się nawet umówić. Co? Sam. Wow, ale to fajne. To co ona rzuca, te czaszki, jakieś duchy, nie wiem. Nowa broń? Dobra, to zaraz ją sobie wezmę, tylko najpierw właśnie skupmy się na takim przechodzeniu sukcesywnym może tego wszystkiego. O, kolejna wiedźma tu. O, trąbka? A co robi trąbka? Chcę trąbkę. Nie wiem po co, ale chcę ją. Auć. Co robi moja trąbka? Co? Jaki? Co? Coś mnie podgryza właśnie. Świetnie. A, te zielone. No dobra. Tylko gdzie jest moja nowa broń? O, tu się kręci pięknie. I ciekawe jak ona działa. I jak działa? O, fajne! Dobra, ale nie chcę jej na razie marnować, bo właśnie działa bardzo fajnie. Auć, auć, auć. Coś wielkiego do mnie strzela chyba gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Au. Wciąż nie wiem skąd to do mnie strzela wszystko. Tu ktoś. To zakładam, że jakaś wieżyczka. Czy nie? A dziwne to wszystko. Jakieś takie mało logiczne jak na mój gust. Ale dobra. Ja tu znowu zaczynam się troszeczkę gubić. Granaty, których nie mogę podnieść. Tu jakieś... No, bagnem raczej nie mam co próbować iść, prawda? Czyli... Stąd chyba przyszłam, czy nie? Nie wiem. Jakieś dziwne kwiatki, nie kwiatki. Nie wiem, skąd przyszłam. Stąd. Czyli idziemy nie tam, gdzie najpierw poleciałam z rozpędu, a tutaj? No bo co, tego nie mogę rozwalać chyba. A przynajmniej nic mi to nie daje. O, jest zapis. Wiedźma! Nie no, fajne to. Podoba mi się w ogóle zestawienie tego wszystkiego. O, jest i na miotełce. To znaczy, takie wiedźmy
bagna i roboty, no w ogóle to takie abstrakcyjne połączenie, że nie wiem, trudno jest mi sobie wyobrazić, kto normalnie na to wpadł. Bomba. Kurde, chcę ją. Nie wiem jeszcze, jak one działają. To dopiero trzeba będzie sprawdzić przy jakiejś okazji. Ale na pewno trzeba je zdobyć. Dobra, ktoś mi tu strzela cały czas. Słyszę dinozaura niestety. Ja pierdzielę! Nie, ja nie chcę z nim walczyć. Boję się go. Zaraz, jak z nim i z życiem sprawa wygląda, co? Dużo ma życia, czy tak mniej? O rany, gra mi się tknie. Zaraz, gdzie on jest? A, może go granatem spróbują. Nie, to chyba nie działa. W ogóle on ma fajne, sumiaste wąsy, nie sądzicie? Dobra, wąsy wąsami. Ale ja bym chciała... Ja nie wiem, co ja tu czynię, wiecie? Chcę to, bo gdzieś mi ta bomba zalega cały czas. Ja ją chcę. Gdzie ona była? Tutaj, nie? Czy zbłądziłam? Tak, tutaj. Dobra, może jakoś uda mi się. No właśnie, z tym może być problem. No ale dobra, próbujemy. Kto nie próbuje, ten nie ma. Utopiłam to? Nie, nie utopiłam. Dobra, czyli tak, postawię... łatwiej powiedzieć. Może z drugiej strony jakoś? A może stąd da się wejść? A ja naokoło poleciałam, bez sens jakiś. Zaraz, to jeszcze raz. Tylko ta skrzynka mi się przekręciła dziwnie. No dobra, czy ja po tym wejdę teraz? Mam wątpliwości. O, może w ten sposób? Jeszcze jedna by się przydała. Niestety... Chyba żadnej tu już nie ma. No dobra, mówi się trudno, zgarnę to. A może wrócę tu jednak jakimś cudownym sposobem. A na razie... Nie wiem, gdzie mam iść. Stamtąd ten dinozaur przybiegł, ale... tu chyba mnie nie było. To pewnie... No właśnie. Tak, coś czułam. No a kolejni. Takie pułapki, to kurde, możecie sobie wiecie, co zrobić. Wow, to się wszystko rozbija, odbija i... Nie wiem, co się jeszcze robi. Kurde, ten coś ode mnie chce, coś ode mnie chce. Zaraz chyba zrobię użytek z nowej broni, bo... mi walczyć, to ja sobie mogę. Więcej życia natracę, niż coś produktywnego tu zrobią. Ej, no nie strzelaj do mnie. Masz granata. Zaraz. To jest głupie z mojej strony. Zaraz, tu jest więcej skrzynek, a nowa broń to jest szósteczka. Fajnie szybko to strzela, to trzeba przyznać. Gdzieś tutaj, o tu jest. A ty w tradycyjny sposób, no dobra. Milusio. Tu gdzieś jeszcze biegną kolejni, owszem. Ktoś się pojawił tuż obok mnie. No, ja wiem, że trzeba się z nowym tu... gościem przywitać, ale bez przesady może, co? Ja aż nie potrzebuję takiej uwagi. No, ej, koleś. A co to jest?
Nie wiem, co podniosłam. Dobra, idziemy ze skrzynką, czy nie? A i tak, nie wiem, czy będą... tak jakoś specjalnie używać tych bomb wszystkich. Pewnie nie, bo ostatnio też nazbierałam ich aż kilka i zapomniałam. Jak widzicie, od tego poziomu się mi to wszystko wyzerowało. Smutne to jest, potem człowiek ma takie poczucie, że szuka, szuka, zbiera i dupa. Czyli właściwie to chyba dobry znak, że nie muszą oszczędzać amunicji. O, tu mam coś zrobić, dźwignię użyć, świetnie. O, do kolejnego podpoziomu przeszłam? No, przynajmniej rozwiązało to mój problem, czy wracać się po bombę, czy nie. Czcze słowa to pewnie będą, niestety. A, niezły czas, jak na mnie. Tych dawno nie było. Serio? Co ja gram? Dobra, to poczęstujemy ich plazmową bronią. A to co? Mój pojazd nowy jakiś? A nie, to mnie atakuje. Dobra, okej, rozumiem. Wiedźmy też. W ten sposób. Rozumiem, rozumiem. Na razie nie mogę chyba jemu jeszcze nic tam zrobić, temu, kto tam się dobija. No dobra. To skupimy się na pomniejszych przeciwnikach, bo wiadomo, że i tacy zawsze mogą coś człowiekowi zrobić. O Jezu, dlaczego on jest taki wielki? Nie, ma wielkie lasery. O, fajnie poszło. No i co mi po jego wielkich laserach? Nic mi, kurde, nie zrobił. I dobrze. Dobra, weźmy wszystko i... Wiedźma, wiedźma, gin. Miło, amunicja od razu. Tutaj coś może? Niespecjalnie chyba. No, nie bardzo. Tutaj więcej amunicji, chociaż... Nie, stąd przyszłam. Granaciki? A, niepotrzebnie je wzięłam. Tarcza, której i tak nie umiem podnieść. Bomba! Cudnie. Mówiłam, że jakąś tam się znajdzie na pewno, nie? No właśnie. Teraz tak, tam bym chciała wejść. No i co, mam konstrukcję ustawiać, czy mogę tak po prostu... No nie, niestety chyba muszę ustawiać. Dobra, raz można spróbować chyba. No, tak może ładniej sam. Ja wiem, że to kobiety mają raczej poczucie ładnie urządzonego wnętrza, ale bez przesady. No, w końcu idziemy po tarczę dla ciebie, chłopie. Więc wziąłbyś się skupił, co? Chociaż raz. Dobra, wejdę. Weszłam! Tutaj. Aha, i co, tam i tak nie doskoczą? A może? Może jednak? Jest, jest, jest! Aha! Ależ to miłe. I co? Tu coś jeszcze jest? Czy tak nie bardzo? Chyba nie. Dobra, to lecimy dalej. Nie wiem, tych granatów na razie nie będę brała. Trójgłowe psy, no cudownie. Jakoś mi tak Harrym Potterem troszeczkę zajeżdża ten poziom, nie wiem czy wam też. Rakietka. Piekielne psy, ogary ogniste jakieś. Na szczęście nie są jakoś specjalnie szybkie, a przynajmniej nie. Jak ja błażę w bagno, to robi się niebezpiecznie. Jejku, nie żryjcie mnie tak wszyscy wstrętnie.
Dobra, gincie, gincie, psiaczki. Nie lubię zabijać zwierząt, nawet tylko w grach. W normalnym świecie to, kurczę, mi muchy szkoda. Nie, dobra, muchy to może nie, ale... No mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Dobra. Wlazłam te granaty, czy nie? Nie. To dobra moja. Ale dobra, rzucimy sobie granat. Nie, coś mi nie wyszło. Dobra, to biorę te, bo o nich zapomnę i punktów nie zdobędą dodatkowych. Też nie, żeby one mi tam jakoś specjalnie potrzebne były, ale... Warto chyba podnieść granata. Wow, ale psiaczek, haha. Psiaczek nieźle mnie podkopał. Szósteczka na ciebie leci, mój drogi. Może nie. Co to jest? Kolejna trąbka, a to znowu krokodyla pewnie mi przyjdzie. Krokodyla daj mi lupy. W czym to było? W zemście? Nie wiem. Już nie kojarzę. Nie no. Ja sekrety zbieram, czy one są mi potrzebne, czy nie. W sumie w tej grze sekrety nie zawsze są miłe. To jest dość dziwne. Takie... niecodzienne dosyć. Psu, ile tu przeciwników napchali? Więcej niż jestem w stanie ogarnąć, jak zwykle zresztą. Dobra, pojawia mi się tu życie. W ogóle to chyba fajnie. O, taka życiowa droga. Nie wiem nawet, w którą stronę powinnam się kierować, ale... Tutaj może coś? No, wiedziałam, że ktoś spróbuje mnie zaskoczyć w wyjątkowo podły sposób, farszywy. Dobra, tu wiedźma. Tu jakieś stateczki, o rany. Granaty? Dobra, warto zapamiętać, że one tu są. Tam jest jakieś serducho. Jezu, ile tego wszystkiego? Chyba wybrałam najgłupszy sposób do przedostania się tutaj. Taki najwolniejszy przynajmniej. Dobra, rakietki. Jest i zapis, więc wiecie, czas chyba na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Taki całkiem wnoszący wiele nowego się okazał. A na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć.